Słuchajcie, kilka dni temu, jak tutaj jechałam do kościoła, to już byłam na zakręcie w Dzierżoniowsku, zauważyłam, że na drodze są wyrwy w asfalcie, tam są dziury. I tak przyjeżdżałam koło nich i tak sobie myślałam, mówię Boże, znowu w tym samym miejscu są te dziury. Już drogowcy jakiś czas temu je lepili i dosłownie w tych samych miejscach jest to samo, ten sam problem. I Duch Święty do mnie mówi w ten sposób. Bo nie doszywa się nowy chłód do starego płaszcza. Amen. I to jest słowo dla nas. Nie doszywaj już nowych chłod do starego płaszcza. Do tej pory tak robiłeś. Ale teraz jest taki czas, czas pokuty. Amen. Jest potrzeba zmiany strategii. Powiem tak. Łatwo zrewidować, gdzie są te dziury w Twojej duszy. Kiedy do ciebie wracają te same problemy małżeńskie, relacyjne, finansowe, zdrowotne, kiedy wraca do ciebie stara depresja, kiedy odwiedzają Cię stare demony, kiedy przychodzą do Ciebie znane ci lęki, to jest informacja dla Ciebie, że temat nie został załatwiony. Ty po swojemu zalepiłeś pewne dziury. Tak jak drogowcy lepią te łaty na drodze. Ale zauważ, że wystarczy, że przychodzi okoliczność, przychodzi trudna sytuacja i wymywa cały materiał. Wszystko co do tej pory zrobiłeś w tym miejscu, to znowu wymywa. I za tydzień, za miesiąc, za rok mówisz, ja mam ten sam problem, te same demony, te same problemy, stare rany się odzywają. Jesteś tym zadziwiony. Nigdy nie wykonałeś do końca pełnej pracy. Ty zrobiłeś tam jakąś pracę kosmetyczną, która pozwoliła ci dalej ruszyć przez to życie, rozpędzić się i dalej biec, ale temat wraca i wraca i wraca. Jest potrzeba, żeby wykonać pełną pracę. Przyzwyczaiłeś się do tego, powiem tak, to są małe rzeczy, ale bardzo głębokie. Nie omijaj ich z racji tego, że są małe. Ty możesz łatwo tak jak ja zmienić kierunek jazdy i ominąć te dziury, ale jest taki czas, aby wziąć się do pracy i właśnie tam, gdzie są te głębokie, choć małe wyrwy, tam wykonać pracę. Ale wiecie jaką? Bóg mówi w ten sposób: Zerwij starą nawierzchnię. Amen. Przestań łatać dziury, zerwij starą nawierzchnię. To będzie wymagało od ciebie pracy, zaangażowania, może łez. Może nie przez panych nocy, ale podejmij wyzwanie, zerwij starą nawierzchnię. Wiecie, co jest tą starą nawierzchnią? Stary sposób myślenia, nieprzemienione myślenie. Kiedy masz mentalność dziada, a modlisz się o błogosławieństwo finansowe, zauważ, że to nie jest trwałe w Twoim życiu, za jakiś czas pojawia się ten sam problem. Zauważ, że jeżeli masz mentalność niewolnika, a wyznajesz, że jesteś synem, pojawiają się różne okoliczności i ty wracasz do tamtego, wcześniejszego sposobu myślenia. Zauważ, że jeżeli masz mentalność osoby pokrzywdzonej, ofiary, to pojawiają się okoliczności, które naciskają i znowu ta rana wychodzi do wierzchu. Jest potrzeba zmiany myślenia. Zmieniamy myślenie. Przechodzimy z tego miejsca starego w nowe. Musimy zerwać starą nawierzchnię. Musimy przestać łatać te dziury w ten sposób, co robiliśmy do tej pory. To jest bardzo, słuchajcie, ważne. Bóg mówi w ten sposób. Utorujcie mi drogę. Utorujcie mi trakt. Przygotujcie mi drogę, gdyż droga pańska jest drogą prostą. Głupi na niej nie zbłądzi. Utorujcie mi drogę. Ścieżki pańskie są proste. Przygotujcie ścieżki pańskie. Przygotujcie swoje, wyprostujcie swoje myślenie. A wtedy ta prawda Boża Zauważycie, z jaką mocą uderzy wasze życie i owoc wtedy będzie trwały. Amen.